Dzień dobry, mam na imię Borys, mam 40 lat. Czy chcecie poznać historię człowieka, który poszedł na prawo, a wyszedł na piwo? A, to właśnie jest moja historia. 40 lat. Egzaminy zdałem na prawo, trochę tam na lewo i sobie tu stoję, siedzę. Leję na wszystko. Z nalewaka. Bardzo kochany wuj Bernard zmarł i na szczęście zostawił w spadku pub. To jest cały pub? Po wuju! Ja nie jestem jakimś tam kibicem, nie? Choć troszkę kibicowałem. Leć, Adam, leć, no to, to każdy przecież. Mój przyjaciel właśnie Pele wymyślił, że to jest piąty stadion. To jest kibic, on zna wszystkich piłkarzy, ale moja żona to w ogóle nic nie kuma piłki. Ona nie rozumie, że ten czarny... To w jaki on jest drużyny? Z gwizdkiem jest, sędzia jest. A dlaczego on dotknął ręką piłki? Bo out! No, rzuca, rękami rzuca, out! Nic nie kuma w ogóle, nie wiem, o co chodzi, rożny, abstrakcja. Tutaj emocje, rozumiesz, zagryzasz palce, zaraz będą nas strzelać. Przełącz, tam był ten serial. Jak weszła do tego pubu, to od początku miała coś na nie. W ogóle się tam nie pogniewała. Kiedyś to dum, 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 dum. A teraz ściana jest. Lodowa. Poduszkę położyła między nami i koniec. Nic. Wstępu, dostępu nie ma. Chciałeś mieć pub? To masz. Piwożu. Pub! Piwny dla kibiców! A co nie jest ambicja, żeby zrobić właśnie dla kibiców prawdziwy pub? Co tu się dzieje? Słuchajcie, tu się tak dzieje, przychodzą kibice. Z różnych stron świata przyjeżdżają. Tu się naprawdę tworzą przyjaźnie. Tego się nie da wytłumaczyć. Tutaj się Francuzi z Anglikami ściskają, no. Weź tu wytłumacz piłka, co to? Jakbyś tak Polsce udało... Tak wyjść z tego. Jakbyśmy uwierzyli, że my wyjdziemy z grupy, to by kraj po prostu zakwił. Byśmy wygrywali. Przecież jak Polacy staną, jak my zaśpiewamy hymn, my się umiemy jednoczyć, my się zjednoczymy. I wtedy będą półfinały, finały. Dlaczego nie? I damy im. Co, przecież u nas gramy. Podaj! Podaj! Gol! I półki, gol! I jeszcze jeden! I o to chodzi, no. I ona wtedy zrozumie. Ja w to wierzę. I łoże znowu będzie normalne, takie nasze, że ta ściana lodowa zniknie i poduszka się przesunie. Znowu zagram bogini miłości na wuwuzelę. Kochani, kochani, dziś gramy z Grecją i przyjdą do nas nasi greccy przyjaciele. Musimy być dla nich bardzo mili, naprawdę. Pamiętajcie, bo Grecy bywają porywczy. Proszę ci, co ty tam wiesz? Co ty wiesz? No. Ja wiem, bo byłem w Grecji, to wiem. No. Wiesz, no to proszę cię bardzo, to się podziel, proszę. Są bardzo sympatyczni mi ludzie, tylko nienawidzą Turków. O! Ani słowa o Turkach. I żeby wam do głowy nie przyszło, żeby coś mówić po turecku. Nikt nie zna słowa po turecku. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy w karcie kanapkę z indykiem? Nie, nie mamy. Świetnie, super. Bo indyk i Turek po angielsku to jest to samo, lepiej nie prowokować. Słuchajcie, trzeba przecież powiedzieć Pelemu, że jak tu przyjdzie, to żeby się z imienia i nazwiska nie przedstawiał. Przecież on się nazywa Jarosław Malak. No i co z tego? No Malaka, no właśnie, no to jest greckie bardzo niedobre słowo, bardzo niedobre. Dupa? Dupa. Dziura. Wiem, wiem, no, no. Cześć, słuchajcie, jest dobrze. Wszyscy Turcy tej kebabiarni na rogu wpadną na mecz. Turcy? Z Grekami razem? Nie, no rany boss. A to miałam im powiedzieć, że mają nie przychodzić? Kochani, hello. Hello. Wiecie co? Dzisiaj będzie mega obrót. Byłem na bazarze i zaprosiłem paru Ormian. Dlaczego? Nie dziękujcie, to jest... Dlaczego? No przecież oni nienawidzą Turków. No i co z tego? Kto tu w ogóle o Turkach mówi? No to jeszcze brakuje tylko Serbów i Chorwatów. Dziękuję bardzo. Będą. Wczoraj obiecali, że wpadną. Rany boskie, to jest jakieś bałkańskie derby plus Azja Mniejsza i jeszcze Armenia. Przecież jutro o naszym pubie będą pisać we wszystkich tabloidach, kurde. A Kurdowie? Malata! Gdzie ty jesteś? Przecież chodź, że zaczęło się. Jezu, żeby tylko nie było żadnych goli. Co ty gadasz, dlaczego? No jak nasi strzelą, to rzucą się na nas Grecy, rozumiesz? Później Turcy pomogą Polakom, na to rzucą się Ormianie, do tego jeszcze wszystko Serbowie, Chorwaci, będzie gorzej niż 1914. Ale co ty w ogóle gadasz? Że to nienormalny jesteś, czy co? Chodź, no chodź, zaczęło się. Byłeś w Grecji kiedyś? Nie. A ty wiesz, że oni są jacyś dziwni? Ale cały czas coś krzyczą, jakby o mnie. Ale moment, ale o co chodzi? Co panowie? Co jest? Co to znaczy po grecku? Dziura. Znaczy, że dziurawe ręce ma bramkarz. Halo, coś to jak zwykle. Uwaga,
Kochani, nie, poczekajcie, naprawdę, słuchajcie. Teraz to już wszystkie ręce na pokład, bo dzisiaj Portugalia gra z Niemcami. Portugalczyków pewnie wielu nie przyjdzie, za to Niemcy mogą wpaść. Kto zna niemiecki? Ja. Tak? Ja. Dobra, słuchajcie. Ja biorę Portugalczyków, ty i Sonia Niemców. Ja nie chcę żadnych Niemców. Portugalki są fajne, Niemry to wiecie co. Dobrze, w takim razie ty bierzesz Portugalię, a Borys Niemki. Dlaczego ja Niemki? A ja też to Portugalczyków, no oni są jak Cristiano Ronaldo, nie chcę grubych Niemców. Mężu, szykuj się. Tak. Ty bierzesz Portugalię, a Sonia razem z Pelem robią Freundschaft. Idę? Ja, danke schön, baby. Ja, gut. Ja. No, ich habe zadzwonić zu machen zu deine Komórkę machen, ja? Was sagst du? Was? Eine Telefon, ja? Drin, drin. Nein? Look at meine Usta, ja? Ich habe teraz powtarzać powoli machen, ja? Telefon, drin, drin. Morgen pod wieczorem ich habe drin, drin to you, ja? Telefon, okay. Okay, telefon. Ja. Okay. Und wir zusammen sollen wir eine kleine Randke machen, ja? Okay. Ich bin fantastisch in Warschau, ja? Und ich habe pokazać ci to und owo in Warschau, ja? Okay. By night? Yeah. Good. Drin, telefon, okay. No, normalnie Stirlitz, no. Ale fajnie ci Niemcy, co? Gdyby nie koszulki, to byś nie odróżnił od Portugalczyków. Takie przyszły czasy. Oj, czasy. Ja to zawsze odróżnię. Patrzę na twarz, rozumiesz? Cechy narodowościowe są wypisane ze względu na język, na twarz. Francuzi, poczekaj. Mają takie dzióbki. Amerykanie na przykład mają zęby. No co? Jest jeden przybarze. Nie wiem, kto go bierze. Ma koszulkę Niemiec, szalik Portugalii. To na face patrz, na twarz. Obrigado? Czy guten tak, czy? Nie. Z Nowego Sącza jestem. Wszystkie porówno kibusuję. Poproszę jedno piwo. Okej. Okay. Nie dam ci wolnego. Dzisiaj jest ważny mecz. Włochy, Hiszpania, będzie tłum kibiców tutaj. Ja właśnie w tej sprawie, bo moim zdaniem to tacy normalni kibice, tacy właśnie to oni wolą prostsze rozrywki, takie piłkarskie, a nie jakieś takie kulturalne firlu, wiesz, jakie. No wiem, że nie lubią firlu, no ale co ja mam jej powiedzieć, jak ona sobie wymyśliła pokaz w flamenco z prezentacją kuchni włoskiej. Powiem, może ja coś wymyślę. To powiedz, bo idzie właśnie. Ole! A co to jest? Oczywiście jak mnie nie ma, to nic nie przygotowane. Nie no, wydaje mi się, że wszystko jest przygotowane. Gdzie grają Włochy, Hiszpania, a akcentów nie ma. Są akcenty piłkarskie, wiszą na ścianach jak byki. A gdzie jest Borys? No Borys właśnie poleciał do ambasady Hiszpanii, bo myślał, że ty tam będziesz. Bo tam podobno macie jakiś taki maraton flamenco, że jakiś dziedziulo przyjeżdża i tymi swoimi nogami tam pokazuje. Nie wiem, w każdym razie myślał, że cię tam spotka. Ach, to troszkę krzyżuje mi plany. No ale dobrze. Aleks, to ty zostań. Przygotuj akcenty, a ja lecę. Ole! Aleks, nie, ty naprawdę jesteś genialny. Ty skąd wiedziałeś, że jest maraton dzisiaj flamenco? Nie ma tam maratonu, ja to wszystko wymyśliłem. Zmyśliłem. No to mamy kłopot. I max godzinę, żeby go zlikwidować. W życiu się tak nie nadmuchałem. Może już. Jak ślicznie. Jak to wystarczy chcieć. I to jest Miguel. Zgodził się, że dzisiaj ze mną zatańczy. No i mamy przygotowywać się do maratonu, który jest w przyszłym tygodniu. Ti, gabciu. Hola! Wow, Borys.
A wiesz, że ja też w sumie wcale nie za bardzo lubię to flamenko. I tak sobie pomyślałam, że może spędzimy taki kameralny, czysto symboliczny wieczór tylko ty, ja, on, telewizor i kilkudziesięciu kibiców. Jak chcesz, kochanie. Borys. Nie no, dzisiaj może być gorąco, stary. No co, naprawdę? Słuchaj, przecież grają Anglicy z Francuzami, oni się nie lubią. Tam. Co, tam, co ty? No przecież wojna stuletnia, bitwy napoleońskie, Waterloo, Trafalgar, stary, bitwa pod Hastings? To są stulecia zapiekłe nienawiści, przecież ja, oni dzisiaj ze sobą grają, no. Co wyobrażasz? I co tu będzie? Trzeba uważać. Ty zawsze wpadasz w panikę. Zobacz, świat jest już inny, już jest mały świat. Nie już jest globalną wioską. Zobacz, dziewczyny się nie kłócą, są pozbawione uprzedzeń. Angole są okropni. Wiecznie nachlani. Ludzie piegowaci, prymitywni. Francuzi to co innego. Ty chcesz powiedzieć, że książę William jest nachlany, rudy, piegowaty i prymitywny? Oj, akurat ci tu przyjdzie książę William. A Francuzi będą eleganccy, przystojni, romantyczni będą mówili, że tam. No oczywiście wiadomo, że Anglik nie powie tobie od razu I love you. Dżentelmeni ważą słowa. Może się założy mostówę. Okej. Okay. Anglicy czy Francuzi? Wy też? Francuzi. O stówę. Zobaczymy. Jedą Francuzi. Cóż, droga Soniu, czuję już ten cudowny smak mojego zwycięstwa. Bonjour. To Francuzi są? O ty, pa, Angolejny. Hey everybody, cześć Olga. To po polsku mówisz? No, bo ja studiuję w mieście Łodzi. No i co? No co, co, no i co, i co, no co, no i co? Zdecydowanie Anglicy. Francuzi zdecydowanie. Francuzi. Bo ja tym swoim tutaj tłumaczę, wiesz, nie? Że to już nie te czasy, że przecież Anglicy z Francuzami się nie naparzają tak jak kiedyś, nie? No bo co, masz coś do Francuza? No co, ty pewnie, że nie. A twój kolega? Nie wiem, ja z nim nie gadam. Czemu? On tylko udaje Anglika. On tak naprawdę jest Walijczyk, a w tej Walii są same buraki.